Mikołajki morskie obchodzone są tradycyjnie zawsze 6 grudnia. To doskonała okazja do spotkania w doborowym towarzystwie osób związanych z działalnością morską. Tradycją tych spotkań jest wręczanie nagród przyznawanych przez kapitułę Klubu Kapitanów Żeglugi Morskiej – Złotych Kompasów. Pierwsze wyróżnienie przyznano kapitanowi Józefowi Gawłowiczowi. W laudacji podkreślono ogromne zasługi kapitana na rzecz promocji kultury morskiej oraz jego dorobek literacki i akademicki. Życzę, aby koledzy nadal pływali w takiej atmosferze i jak to powiedział mój przedmówca, aby dzięki nim przybywało tych ludzi z tradycjami. Dziękuję kapitule za wyróżnienie i wszystkim obecnym za fluidy, które dotarły do kapituły i tym wyróżnieniem mnie obdarowały. Dziękuję. Drugim wyróżnionym został kapitan Stanisław Knichinicki, starszy mechanik morski, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Mechaników Morskich i ławnik Izby Morskiej, propagator wychowania morskiego. Jest zaangażowany w wiele inicjatyw na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Jako marynarz wzorowy pracownik, gotowy nieść pomoc ludziom w potrzebie. Godnie reprezentuje ideały zawarte w kodeksie honorowym polskiego oficera mechanika, służąc pod polską banderą, będąc dobrym ambasadorem Polski. Tradycją wręczania Złotego Kompasu jest wyróżnienie osoby cywilnej, która działa na rzecz rozwoju kultury morskiej. W tym roku nagrodzono Lecha Karwowskiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie. Byłem zaskoczony, gdy mnie o tym poinformowano, jako że znaleźć się w tak znakomitym towarzystwie jak te prawdziwe wilki morskie, które no zęby zjadły na służeniu zarówno morzu, jak i gospodarce morskiej, jak i kulturze, no to przyznam się, że poczułem coś na kształt... Moją próżność niezwykle to połechtało, ale jest to zobowiązanie, bo rozumiem, że jest to zachęta, byśmy nie ustawali w wysiłkach. Laureat wspomniał o planach budowy w Szczecinie Muzeum Morskiego. Projekt jest już w fazie zaawansowanej. Projekt został wyłoniony w drodze konkursu, więc mamy koncepcję. Następnie no, proces projektowania to jest oczywiście szczegółowy projekt architektoniczno-koncepcyjny, potem architektoniczny, potem budowlany. Cała dokumentacja projektowa związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Powinniśmy to zakończyć w momencie, kiedy pojawi się kolejna transza funduszy europejskich, czyli w 2014 roku. W tym roku specjalne odznaczenie otrzymała Telewizja Pomerania za wspieranie tematyki morskiej na swojej antenie. Właśnie telewizja nam umożliwia kontakt do szerokiej publiczności, nie tylko ze Szczecina, ale w całym naszym regionie. I za tę wytrwałą, za tę wspaniałą oprawę naszych spotkań chciałem serdecznie podziękować panu prezesowi Andrzejowi Szubrytowi za wieloletnią i za rzeczywiście rzetelną, profesjonalną obsługę naszych spotkań. I ufamy, że współpraca będzie dalej istniała, funkcjonowała tak, jak to jest do tej pory. Jest to dla nas duże wyróżnienie i zobowiązanie. Morskość Szczecina to bardzo ważny temat i w ramówce telewizji Pomerania nadal zajmować będzie jedno z czołowych miejsc. Tak, to prawda. Wyróżnienie jest, a w sumie podziękowanie. Podziękowanie, które złożyli na moje ręce, ale które należą się Wam, pracownikom, za tworzenie programów, które mówią o naszym Szczecinie, o morskości Szczecina, o naszym regionie. Chyba tego dotyczy ta nagroda. Podczas Mikołajek Morskich zorganizowano licytację. Zgromadzeni goście świetnie się bawili w swoim towarzystwie. Oby laureatom Złote Kompasy zawsze wyznaczały dobry życiowy kurs.